Siema ludzi, z tej strony i witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Banda. Widzowie, w ostatnim odcinku podziało się wiele. Dostaliśmy zaproszenie na nielegalne walki. Dzisiaj najprawdopodobniej ta gala się odbędzie. Zobaczymy, jak Marcinkowi pójdzie, ale co najważniejsze, czytałem wasze komentarze. Pisaliście, żeby Marcinek popracował trochę u Franklina na garażu. Dzisiaj to wszystko się stanie. I widzu, mam taką prośbę do ciebie. Napisz, czy chciałbyś zobaczyć serię podobną do Bandy, czyli posiadamy stan konta itp., ale w Red Dead Redemption 2, czyli w grze w skrócie o kowboja, na takim dzikim zachodzie. Ja się jaram tym pomysłem, napiszcie, czy wy też się jaracie i na dniach albo na tygodniu zobaczymy, jak to wyjdzie. A teraz widzu, chciałbym cię zachęcić, żebyś zostawił suba, oczywiście łapę do góry, napisał komentarz, bo po prostu to motywuje mnie do nagrywania coraz częściej i coraz lepszych odcinków. Oczywiście napisz też komentarz, co sądzisz i napisz swoje pomysły. No i co byku, jeszcze wpadnij na mojego Instagrama, bo tam wlatują świeżutkie foty czasami, więc sprawdzaj sam. No i zapraszam cię też do wspierania kanału. Dzięki temu dostajesz dostęp do Discorda, tajemniczego Discorda, na którym siedzę ja i czatuję sobie z wami na czacie dla wspierających i czasami wbiję z wami pogadać. A teraz już bez przedłużania wybierajmy się do szkoły Marcinkiem. No oczywiście bierzemy plecak, bierzemy normalnie plecaka, wychodzimy z domu. Nie ma to tamto, widzowie, musimy wyjść. Jak widać na dzielnicy zbytnio się nic nie dzieje. Tutaj nasze osiedle śpi widocznie, ale nas to zbytnio nie interesuje. Wybieramy się teraz na późniejszą godzinkę do szkoły i co? Lecimy. Widzowie, widziałem ogrom komentarzy, ponad chyba 200 komentarzy, które pisało, że nie sprzedawaj to motocykla, więc posyłam się was i na razie go nie sprzedamy, ale przeczytałem też dużo komentarzy na temat tego, żeby zdawać prawo jazdy, więc to prawo jazdy będziemy zdawać i nie bójcie się, w następnym odcinku będziemy zdawać prawko. Prawko na motor i może załapiemy się na auto. Zobaczymy. Odnośnie auta też pisaliście, żeby lecieć w to, więc co? Będziemy w to lecieć. Rozglądniemy się za jakimś autem. A teraz nam nic nie pozostaje, jak po prostu dojechać sobie swobodnie takim freeridem do szkoły. Widzowie, możecie napisać, jak wam się podoba content robiony w szkole. Czy Marcinek ma nadal kontynuować edukację, czy może nie? Jak dla mnie jest śmiesznie często, ale dzisiaj Marcinkowi się chyba zbyt nie chce tam siedzieć w tej szkole, więc zerwiemy się z kilku lekcji. I chciałbym wam przypomnieć, że każde 500 łapek to jest oczywiście 5 dolarów dla naszego Marcinka, więc jeżeli nie zostawiłeś łapy, to ją zostaw, bo nasza postać dzięki temu zarabia i możemy robić jakieś większe bądź mniejsze ruchy. A w poprzednim odcinku tych łapek było tyle, co dało nam oczywiście tyle dolarów. Dobra widzowie, dojeżdżamy do szkoły i Jezus Maria, ja widzę znów to auto, tylko niech to nie będzie bocian, proszę. Jak on jeździ, widzowie? Co jest grane? Drzwi mi od... co? Drzwi mu odpadły, widzowie. Normalnie, wjechał w słup. Dobra. Mocian. I jak ty jeździsz, gościu? Co? No i jak ty jeździsz, drzwi ci odpadły. Jak się uczę bokiem, nie? Ale bokiem to się możesz uczyć, nie wiem, na torze albo gdzieś, ale tu lampy rozwaliłeś i drzwi ci odpadły. A tam. Zamontuję się, pa, machy sobie już zamontowałem w bagażu, nie? I widzę, że szybę naprawiłeś średnią. Ta, no. O, ale wybiły się dwie boczne. Tak. A tam. Porówno, dobra. Ty też do szkoły idziesz? Tak, ja jeszcze sobie bokiem polatam. Aha. Widzowie, bocian jak bocian, nigdy się nie nauczy, ale pisaliście, żeby brać od niej sterydy, to też zaraz się to złapiemy. Dobra, parkujemy oczywiście przy szkole, a zaparkujemy sobie tutaj, normalnie, na czerwonym chodniku, bezproblemowo. Zobaczcie, ile fur stoi. To nie jest przypadkiem fura Krystiana? Bo nawet skuter z Rudy? Jest chyba skuter Rudego, Rudy ma pojazd, widzowie. Nie ma przyjaciół, ale ma pojazd. Witajcie, drodzy uczniowie, w kolejnym dyrektorze promienistym dniu tych lekcji szkolnych dzisiejszych. Zapraszam was wszystkich do środka budynku i życzę wam miłych dnia w tej szkole. Bawcie się dobrze. Widzowie, nasz wychowawca przemawia z balkonu jak papież. Jaka świetna szkoła. Siema wszystkim. Siema. A Boże, to ty Jasper? Ta, to ja. Boże, Jasper nawet jest. Widzowie, ale wstęp do szkoły normalnie, jak nas powitali. Ktoś wie, gdzie mamy lekcję? Nie wiem. Bo tam, gdzie zawsze. My nie mamy budżetu teraz? Nie wiem, nie mam planu. Jimmy zawsze go miał. A właśnie gdzie... Aha. Widzowie, Jimmy'ego nie ma w szkole najwyraźniej, bo nie odzywał się do nas i musieliśmy pojechać sami. No, widzicie. Wziął sobie wolę gość. Zobaczymy zaraz, może nauczyciel nam jakiś powie, co się z nim stało. Siema. A ty co, Rudzielcu, przyjechałeś na skuterze? No. Ale masz kawkę. Pomarańczka. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć bardzo przykrą rzecz z dzisiejszego dnia, że dzisiaj Jimmy niestety musiał pójść do lekarza i nie wiadomo, czy się spóźni, czy nie przyjdzie. Najprawdopodobniej nie przyjdzie, ale już jego mama mi mówiła tam przez dzień, więc na spokojnie. Dzień dobry. Więc na spokojnie, jak możesz Jimmy'ego nie znać? Grzeszysz. No nie. Dobra, no to życzę wam miłych zajęć. Widzowie, sami słyszeliście, Jimmy'ego nie ma z jakiegoś powodu. Był chyba u lekarza, na jakimś badaniu, nie wiem. To, co mówił wychowawca, tam był. Już zdążyłem zapomnieć. Ale, kurczę, nie ma go i nie wiem, czym to jest spowodowane. Może coś mu się stało. Warto będzie z nim się skontaktować w następnym odcinku. Widzowie, co tu robi Krystian? Drodzy uczniowie, dzisiaj mamy bardzo ważny dzień, ponieważ w szkole nie zna pani od budżetu i mamy za
zastępstwo z bardzo daną osobą jeszcze, z panem Krystianem. Jak to pani powiedziała, budżetu ze sportowym śpiewem. Sądzę, że pan Krystian wytłumaczy wam wszystkie podstawowe informacje na temat tego... Siema, Krystian! ...tego tematu. Witam. A więc oddaję głos i sądzę, że będziecie cicho i nie będziecie wkurzać pana Krystiana, bo jak wiadomo, jeżeli dostanę jakąś informację, dalej możecie dostać nagany. Czy to jest jasne, Zakały? Tak. Tak, pewnie. Dobra, życzę miłej lekcji. Dzięki, Fiszerze. Krystian, co ty tu robisz? No jestem ekspertem w tych rzeczach i właśnie się nauczę. Mam na imię Krystian, dobra. Zacznijmy. Więc tak, ty, ten drugi rudy, wstajesz do mnie. Co ty się dzieje, tablicę. Oczywiście. I tak o, rozbierz się. Co? Rozbierz się. Nie. Dobra, jednak. Zapomniałem, że to jest szkoła, nie można się rozbierać. Jeśli chcecie mieć dupeczki i poznać te życie imprezowicze jak ja, to musicie zrobić C, być fanami Krystiano. Ja już tak robię. No i masz dziewczyny. Ty, rudy, tego nie rób, bo ci nie wyjdzie. Dobra, i tak o, nie będę was nic uczył, sami się tego nauczycie. Dziękuję. Krystian, ja mam pytanie. Jak to w ogóle doszło do tego, że ty tu uczysz? No nie wiem. No. Stałem telefon, że on tu przyjechał i przyjechałem. Ale od kogo? Od nauczyciela, od dyrekcji tutaj. Aha, dobra. Ale to co dalej z lekcją? Proszę bardzo, to ja mam pomysł, co byśmy mogli zrobić. Tak. Może jakiś trening, jakaś siłeczka, coś ten... Dobry pomysł, zapraszamy na odwór. Fajnie by było. O, no i no dobra, fajnie. Dobry pomysł masz, Bocian. Wiem, ja ogólnie na ogół mądry jestem, nie? No, inteligentny chłopak. Bystry, szybki, kumaty, giętki. Jesteś głupi jak ten twojej mamy. Dobra, o, co on powiedział? Pan Rudy ma stwierdziel, nie? Widzowie, biegniemy na boisko teraz. Zamiast WDŻ-tu tu mamy jakąś lekcję w WF. I co, Bocian, kondycja ci się nie trzyma? Mi? No, wysigam cię. Bo ja robię techniką. Dobra, ty byłeś ostatni. No ja. Kto chce go sklepać? Ja. Nie, Krystian, nie rób tak, ja. Bo będziemy mieli problemy. Idę do toalety. A dobra, wracaj. Dobra, to nie, zapominam, że to jest szkoła, wiecie jak to jest na ulicy, panowie. Ja wiem, nie. Krystian, ale ty masz Mercedesa bardzo drogiego, ty już nie mieszkasz na ulicy. No i co? Ty, Rudy, jak masz na imię? Dick. To temat dzisiejszej lekcji, po tym ześwitach zapiszcie D-I-K. A co oznacza to Dick? A to moje imię jest, nie? To jest jego imię. Aha, i to mamy zapisać jako temat lekcji. Tak, D-I-K. A pierwszy punkt będzie... Pierwszy punkt... Dziewczyny lubią Cristiano Ronaldo. Zapisujcie. Dobra. No, dobrze. I okay. Co dalej? Zapisuję. Wróciłem. Musicie być... No i co tam było dalej, Cristiano? Tak, pierwsze to było, że musicie być fanami Ronaldo. Drugie, nie możecie mieć włosów. Musicie mieć taką fryzurę jak ja. Aha. Tutaj ja też mam. Widzę... Właśnie. Bocian ma taką fryzurę. A co jak nie chcę? Takie coś jak ja? Ty Rutkowski to w ogóle ci nie wiem. Rutkowski. Nie chcę. Dobra. Marcinek, ty nie musisz, bo już na ciebie polecą. No, wiadomo. Nie wiem. A ja? Trzecia, musicie kłuć se dupę, chodzić na siłownię. To już robię. No i to Marcinek Bocian robi. Też. No, to nie, ja dupy nie kuję. Co kujesz? To ja jestem naturalny, nie? Ja też ćwiczę mięśnie. Sam przynoszę te. Ty chyba ćwiczysz gościu prawą rękę. Dobra, i pamiętajcie, jak nie chcecie mieć dzieci, to zakładacie na rudego folię. Co? Na rudego bierzecie folię i zakładacie taką. Ja wiem, o czym mowa. O, dzwonek! Do widzenia. Do widzenia. Krystian, głupi ten nauczyciel. Co tam? Ja nie wiem, jak ty z nimi to wytrzymujesz. Debile, no. A to jest twoja pierwsza i ostatnia lekcja, czy będzie jeszcze jakaś? Tak, już ostatnia. Aha, czyli nie wiem w sumie, jak ty się dogadałeś tam z dyrektorem, ale miło, że tu przyszedłeś nas uczyć. No fajnie odwiedzić takich debili, ci powiem. Aha. No, mój brat się uczy w tej szkole. Twój brat? Tak. Masz brata? Młodszego. Aha. Kurczę, a do której klasy chodzi? No nie wiem nawet. Nie wiem, ile ma lat nawet. To bardzo, bardzo rodzinne. Ale jest podobny do mnie, może kiedyś go zobaczyć na korytarzu. A. Dobra, ja muszę lecieć, elo. Zatrzymaj się. A wy co, na lekcję idziemy jeszcze? Co? No, chyba tak. A, dobra. Bocian, chodź. Oni pójdą na lekcję, a my musimy coś załatwić. No dobra, jak trzeba coś załatwić, to ja załatwiam, nie? Widzowie, pisaliście, żeby zaopatrzyć się u Bociana w jakiś mocny towar. Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc dzisiaj zrobimy małe zakupy u Bociana. Zrobimy je, więc będzie klasa. Bocian, powiedz mi, masz te sterydy przy sobie? Marcin, ja mam zawsze. I nie wiem, będę potrzebował takie jakoś. Widzowie, jak myślicie, ile będziemy mogli brać od niego tak mniej więcej dziennie, żeby to upłynniać, albo tygodniowo? Piszcie w komentarzu. Ja teraz wezmę, nie wiem, z 40, żebyśmy mieli to na kilka dni. Dobra, słuchaj, to ja bym wziął tak chyba, nie wiem, z 40 gram. Dobra.
Nie gram, kurczę, co to jest? Ciałek, wiesz, dniówek. No, spoko, nie? No dobra, masz to przy sobie? No, normalnie, w bagażniku, nie? Trzymaj, Marcin, nie? Dzięki wielkie. Dobra, zapakuję tylko teraz, to do plecaka. Tylko teraz trudniejsza wersja, nie? Matematyka. A, obliczyłem to już wcześniej, 600 wyjdzie. 600? Mhm. No dobra, nie? To daj. To trzymaj, 600. Widzowie, 600 dolarów ucieka z naszego konta, kupujemy 40 działek. Z tobą robić te, nie? Przyjemność, no interesy. Tak, no. Właśnie, nie? O to chodzi. Dobra, dzięki wielkie. A polecałeś mnie komuś? Co? Polecałeś mnie komuś? Marcin, ja nie pamiętam, co ja robiłem godzinę temu. Aha, dobra. No dzięki wielkie. Dobra, spoko. Ja chyba w ogóle nie idę na resztę lekcji. Do zobaczenia potem. No, ja też idę na siłkę, nie? Dobra, widzowie, mamy 40 działek sterydu, więc zobaczymy, co będzie się z nimi działo. Może podzwonimy do jakichś klientów, albo spróbujemy sprzedać to w szkole, bądź na siłowni. Widzowie, mamy telefon. No halo, kto tam? No halo, cześć. No cześć, kto tam mówi? Dzwonię z polecenia Krystiana. No dobra, ale w jakiej sprawie? 15 porcji bym chciał tych fajnych takich rzeczy, które tam oferujesz. A teścia? Tak, dokładnie, no. No dobra, akurat mam. Słuchaj, to podjedź pod szkołę Ulsa. To jest tam pod obok Ulsa? No. Dobra, za 10 sekund będę. Dobra. Widzowie, pierwszy klient do nas zadzwonił z polecenia Krystiana. Ja nie wiedziałem, że ludzie będą do nas dzwonić z czyjegoś polecenia. W ogóle zobaczcie, że wszyscy przeparkowali chyba swoje fury. Porąbane, jak szybko to zrobili. Oj, podjechał, ale bokiem wjechał. Siemano. Siema, honemek. Dobra, idziemy. Widzowie, to jest ten gość, to jest jakiś sportowy świrek widocznie. Zobaczymy, czy nam zapłaci, ale podjechał autem, więc możemy dobrze się po nim spodziewać. No dobra, ile to chciałeś? 15. Dobra, mam 15 w plecaku, to będzie. Widzowie, sprzedajemy po 20 dolarów, czyli 15 razy 20, to jest 300 dolarów. Słuchaj, no to będzie tak, 15 to jest 300 dolarów, kminisz? Dobra, dobra, trzymaj. Dobra, dzięki wielkie, masz mój numer, w razie czego to dzwoń. Jasna sprawa, bratku, dzięki wielkie, idę kuć dupę. No dobra, trzymaj się. Widzowie, 300 dolarów wpada na nasze konto i już nam się to powoli zwraca. Rzuciliśmy gościowi 15, widzicie, odchodzi. Jestem ciekawy, czy Krystian mówił większej ilości osób o mnie, czy może nie wiem. Bocian mówił, kurczę, jak tak to by było fajne. A ten gość go zaczął nagrywać, kurczę, czy fotografować furę, nie wiem, nie wiem. Piszcie, czym jeszcze możemy handlować, ale widzę, goś ładnie piłuje tą furę swoją. Oj, widzowie, o wilku mowa! No, halo, kto tam? Od Krystiana z polecenia. W jakiej sprawie? W sprawie sterydów. No dobra, no dobra, kurczę, ile potrzebujesz? No, 15. 15? No. Cholera, wiesz co, no bo sprzedaję w pakiecie tylko, no, po 25. No to może być 25. Dobra, to sobie wiesz, gdzie jest Ulsa? No wiem, wiem, wiem. To podejdź pod Ulsę, ja tam będę czekał, w takim niebieskiej czapce. Dobra, za chwilę będę. Dobra, trzymaj się. Widzowie, kolejny gość z polecenia Krystiana. Zbijemy na tym chyba fortunę, na tym biznesie. Sprzedajemy pod szkołą, więc jesteśmy tak naprawdę mało wykrywalni, bo zobaczcie, trochę osób tu chodzi, chodzą tu jakieś osoby, uczniowie, więc no, myślę, że nie będzie problemu do nas. W ogóle ktoś przeparkował chyba nasz motocykl, tak zauważyłem. Siema, burduczku. Z którym gadałem? Ze mną. Dobra, słuchaj, to jest tak, to jest najlepszy towar. Znasz bociana z ksywy taki, nie wiem, Jim Master, Jim Świrek. Kojarzę. No to z polecenia od niego temat, sam bierze. Dobra, sprawdzimy. Dobra, 25 to będzie po 20 dolarów za działkę. To teraz to policz, hu. Nie, to ty to policz. O Jezu, poczekaj. Widzowie, niech oni to liczą. Jeszcze raz, ile po ile? 20 razy 25. 500, o kurde. No właśnie, 500 dolarów, masz tyle? Mam tyle. Dobra, to zapodaj, masz tutaj 25 i siemano, jak coś to się odzywaj. No spoko, siema. Dzięki wielkie. Siema. Dzięki. Widzowie, powiem wam, no jest mocno, ale w ogóle pójdźmy po nasz motocykl, bo ktoś tam go przeparkował. O, jest tutaj, no dobra. Nie wiem w sumie, co on tutaj robi, musiał jakiś nauczyciel nam chyba przeparkować, ale coś czuję, że jutro usłyszymy, że nie wolno parkować tutaj na tym rondzie. A swoją drogą, jak już zarobiliśmy tyle, to po co siedzieć w tej szkole dłużej? Zrywamy się stąd? To jest motocykl Rudego. Co widzowie, kusi mnie jeszcze mu dowalić trochę. Skopiemy mu ten motocykl. A niech ma za swoje, przewróciłem mu go. Dobrze, tak. Dobra, wsiadam od razu na swojego i lecimy stąd. Nie ma co robić takiego przypału. Pisaliście też, żeby Marcinek uczył się fachu na warsztacie u Franklina, więc tam się udamy. Tylko przedzwonię do Krystiana, czy można tam po prostu coś działać. Siema, Krystian. Halo. Ty, powiedz mi, mogę wpaść na warsztat popracować? No, właśnie chciałem do ciebie dzwonić. Czekają na ciebie trzy furki do mycia, Marcinek. No dobra, to jadę już. Czekam. Widzowie, lecimy na warsztat do Franklina i porobimy trochę aktywności. Dojeżdżamy już powoli tutaj do warsztatu Frankiego. No i co? No myślę, spokojna fuszka dzisiaj. O, jest Krystian nawet. Są jakieś witam, furki. Tutaj parkuję.
Dobra, zabieramy się do pracy. No i jakie to furtki? Tak, o, masz tutaj o te na prawo, co już jest w pianie. Mhm, dobra. I tutaj te dwa. Dobra, to ja to szybko obskoczę. Jak to umyjesz, dobra. To zostawię tu gdzieś plecak. Momencie. Dobra. Dobra, widzowie, przystępujemy do mycia furek, zaraz je wszystkie umyjemy, no i co, widzimy się chyba. Tutaj tylko skończę robić te aktywności, zobaczymy jak to pójdzie dalej, no bo kurczę, musimy się trochę to przyuczyć. Umyjemy te furki, zobaczymy, może jakieś inne zlecenia wpadną, nie będzie takiej nudy, wiecie. Dobra, widzowie, robota zrobiona perfekcyjnie, zobaczcie jak się świecą te furki. Tutaj już wyjechaliśmy tą furą z pianowania, to się bardziej przepchaliśmy ją z tej podnośnika, no ale pięknie, pięknie umyte. Zobaczymy co na to Krystian. No jak Krystian, podoba się? Pięknie. Nie, dostaję za to $200. 200? Za myć aut? No tak, no. Dzięki wielkie. Widzowie, $200 wpadło na nasze konto. Witam, o co chodzi? Chciałbym umyć ten motor i przeczyścić go z kurzu trochę, bo jest taki... No, coś strzela mi, jak jadę, hamuje. Dobra, to pewnie tarcze hamulcowe, albo... Dobrze, Marcinek, zrób to tutaj, czekam. Dobra. Widzowie, kolejne zlecenie. Umyjmy ten motocykl, choć tutaj widzę, on jest umyty. To lekko go przetrzeć, myślę. Ale tarcze hamulcowe, rozbierzemy go i zaraz chyba podziałamy. Dobra, to co Marcinek widzi, powiem wam. No, jest bardzo łatwa sytuacja. Wystarczyło po prostu dokręcić klocek hamulcowy i to tyle w sumie. Więc jeszcze go umyjemy. Dobra, myju, lecimy sobie. No i kurczę, szybkie pieniądze wpadają na tym warsztacie. Może warto tu jednak pracować, tak wiecie, full time. Piszcie, dajcie znać, co o tym sądzicie. Kurczę, zobaczcie jak się świeci. Normalnie odpicowany. Jeszcze tutaj łańcuch naciągnęliśmy. Proste sprawy, ile to 15 minut do zrobienia zajęło Marcinkowi. Powiadom my Krystiana. Dobra, motor zrobiony. Dobra, git. Idź powiedz to temu gościowi. Dobra, zostało zrobione. Klocek po prostu był zbyt luźno. Trzeba było go tutaj dokręcić. No i co? Łańcuch ci naciągnąłem, jeszcze nie umyłem. No dobra, dzięki. A ile się należy? To do Krystiana. Krystian, ile za to? $100, 20 Marcinkowi daj. Dobrze. Proszę tutaj. No, dzięki wielkie, masz tutaj resztę do ciebie. Widzowie, $20 wpada na nasze konto. Kurczę, dzisiaj to normalnie zarabiamy kokosy. Dobra, i co, no myślisz, że ktoś jeszcze przyjedzie w tym dniu? No na pewno, to jest ruch z Clinton Detailing. Rozumiem, marka. Tak. O. Dzień dobry. Proszę wjechać tam na stanowisko. Ktoś przyjechał na KTM-ie. Chcieliśmy takiego kupić, chyba go też będziemy kupywać zresztą. Dzień dobry, chcę pomóc. Naciągnąć linkę hamulcową bym prosił. A i to tylko tyle? Tak, no dobra. Bo się poluźniła. $100 będzie. Dobra. Widzowie, gość jest strasznie młody, a leci na takim motorze. Kurczę, może Marcinek też by mógł? Dobra, widzowie, bardzo prosta sprawa, naciągamy linkę hamulcową. To w ogóle jest, nie wiem, 2 minuty roboty. Gość da się oskamować na $100, bo ta robota jest nieproporcjonalna do zarobku, jaki bierze. No ale jak się nie zna, to tak jest. No, Marcinek się przynajmniej trochę nauczy i zyska trochę expa. Dobra, słuchaj, skończone. Bardzo szybka sprawa. Mogłeś to sam zrobić w domu. Ja nie umiem. Dobra, Marcinek, sobie $40 i resztę. Dobra, dzięki wielkie. Zowie, $40 kolejne wpadło na nasze konto. Jaram się, bo dużo zarabiamy, kurczę. Cześć, trzymaj się. Dobra, no, Krystek, kurczę. No, dużo strasznie tego. Wiesz co, może przyjdę jutro, ale na razie to... Dobra. Ty, muszę się zorientować w sprawie Gali. Dobra. Sprawie... No, no, nieważne. Dobra, cześć. Widzowie, jedziemy się zorientować w sprawie Gali, co z nią, co robimy. O, nowy klient. Dobra, poczekajmy może. On ten motor wygląda mi znajomo. Dobry. Chciałem motor naprawić. Motor dla syna naprawić, to co się stało? No bo... Czy to jest ojciec Rudego? Zgłosili, się, no, podobno, że ktoś mu poobijał motor. Oj, widzowie, to my. No co tam się stało dokładnie? No, lakier tu zszedł i mam rysy jakieś, chyba farbą, czy nie wiem. Proszę, lakier to nie wiem, ale to chyba nie w zakresie moich kompetencji, Krystian. Dasz radę to jakoś załatwić? To nie na dzisiaj, to trzeba się umówić, wie pan, jak tak, jest na dzisiaj, to możemy wyklepać na szybko. To proszę, będę wziąć. Bo syn nie ma czym dojeździć. Marcinek, zrób to. Dobra, to wezmę młotek. Widzowie, to był ojciec Rudego. Musimy, kurczę, uważać, bo jest grubo. Ale oni to chyba gdzieś skusili. Dobra, wziąłem na szybko młotek, zaraz zaczniemy to klepać. Zobaczymy, czy Marcinkowi to wyjdzie. Kurde. A zgłosił pan to gdzieś, czy coś? No te gówniarze to, kurde, no na policję zgłosiłem. Podobno, że nagrania z kamer są ze szkoły. Ja nie o, cholera, mam przesrane. Ale... Dobra, to będzie chyba tyle, myślę, że... To, $300. Tak, leciutko, tam jakieś ryski, tam jeszcze pozostało, no. Dobra! Krystian, ja nie chcę tych pieniędzy, ja już jadę, cześć. Czemu nie chcesz? Nie chcę, po prostu. Po skończonej robocie lecimy na nową aktywność, czyli nielegalne walki. Zapytam się kiedy i co, jak to jest, bo podobno miało być to dzisiaj. I z góry przepraszam, ale aparat
mi padł, więc powinien się niedługo pojawić. Zadzwonimy teraz do Jaya, który tak naprawdę nas wkręcił w ten biznes. Zobaczymy, co on nam powie, czy będziemy mogli się z nim dogadać. No halo? No cześć, właśnie miałem do siebie dzwonić. No właśnie, chciałem się zapytać, co z tymi walkami, bo to podobno dzisiaj miało być. No, wiesz, gdzie jest to boisko obok tej dzielnicy? O, obok której? Obok twojej naszej dzielnicy, tam gdzie mieszkasz, tam jak wyjdziesz głębiej w Forum Drive. Okej, chyba rozumiem. No i co, tam mam podjechać? Tak. I podjedź tutaj i tutaj jest oktagon zbudowany. Dobra, to zaraz będę na czarnym motocyklu. Dobra, widzowie, Jay nam powiedział, że mam podjechać pod boisko. Boisko na dzielnicy tej zielonej, więc tam się udamy w tym momencie. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja liczę na to, że Marcinek wygra, choć jest bez przygotowań, jest bez niczego. Nawet nie wiadomo, z kim będziemy walczyć. Oj, widzowie, to chyba tutaj, zobaczcie, ile ludzi jest. Jest i nawet jakiś oktagon, dobra. To jest fura Krystiana chyba. Zaparkujemy ją tutaj. Jest grill, są ludzie. To ty, Jay? Tak. O, cześć. To tutaj będzie? Tak, Damon zaraz przyjedzie. Tu wszyscy ludzie już czekają. Tak, już są niecierpliwi. A wiesz może, jakiego będę miał przeciwnika? Tego jeszcze nie wiem. Aha. A przepraszam, a to jest fura Krystiana czy kogo? Tak, Krystiana, a co? A jest tutaj? No, za tobą stoi. O, muszę z nim porozmawiać. Widzowie, Krystian też się bije na gali. Krystek! Co tam? Siemo, Marcinek. Cześć, ty też walczysz czy ty obserwujesz? No, tak, jakichś lamusów muszę połamać, wiesz jak jest. Ja bez treningu jestem. Też walczę. Tutaj? Szybki sparring. Nie, wolę się nie przemęczać. W ogóle nie wiem, ile jest do wygrania unik, w sumie. Unik cios, Marcinek. Dobra, dawaj. Dawaj. Ała! I nie umiem unikać. Nie, dobra, dasz radę po prostu. A z kim walczysz? Nie wiem w sumie, jeszcze mi nikt nie powiedział, a ty? Też nie wiem. A wiesz chociaż ile jest do zarobienia? Nie, jestem tutaj tak o, po prostu. Bo miałem taki... Dla zabawy? Tak. Aha, rozumiem. On mi kogoś przypomina. Ten? Tak. Też, skądś go kojarzę. Krystek, wiesz może kiedy ten Damon się zjawi? Damon... Nie, a kto to jest? To jest ten organizator tego wszystkiego chyba. Nie wiem, go trzeba pytać, ty. No. Kiedy Damon się zjawi? Spokojnie. A ile jest do wygrania? W sumie to nawet sam nie wiem, ale wiem, że tyle ile z zakłady to większość idzie do was. A. Zapraszam, stagajcie na mnie, na Marcinka, pewno wygrano, na mnie i Marcinka. Dokładnie, mam pałkę teleskopową w kieszeni w razie jakbym przegrywał. Na mnie i na Marcinka. Bez sprzętu. No to jednak nie stawiajcie na mnie. No to widzowie, przegramy to chyba, jeżeli to będzie na pewniejsi. Idę się tam wbierać pod drzewo, czekajcie. Ej, widzowie, ten Damon już podjechał tutaj. Już się ludzie pozbierali. Wiem, że ogarnąłem. No widzimy. Kurczę, ile ludzi. Organizator nawet przyjechał. O, w ogóle witam szefie Liam. Szef Liam jest skupiony. Dobrze. Liam, wygrywamy to. Marcinek, rozgrzewaj się, rozgrzewka to przede wszystkim. Dobra. Personia, spokój. Tak jak Albertur. I cios pod liczki. Bardzo dobrze. Ten dzieciak się bije, czy co? Co? Dzieciak. Widzowie mówią o nas. Ten niebieskie czapce innego dzieciaka. Obgadują nas. Masz jakiś problem, Gosiu? No mam. Tak? Nie ma kto czytać bajek na noc. To poproś mamę. Nie mam. Mam tylko ojca. To masz problem, deficyt. No trochę tak. To ma deficyt IQ, ale dobra, ty tu walczysz czy co? A no co myślisz? Ręczniki podaje? Tak wygląda, dobra, no, nie ważne. Tak wygląda. Ty wyglądasz jakbyś chłopiec harcerstwa uciekł. No nie o to chodzi. Jest drip, rozumiesz? Niech mi jest. Nie, to jest ogólno tutaj miastowa biedota. To jest nowa szkoła dla ludzi. Ile ty masz lat, Gosiu? 17. Aha. Ty 17. Ile on ma lat? Może nie będę mówił. Co, przyszedłeś tutaj dzieciaki podglądać? Uspokójcie się, panowie. Spokojnie, takie rzeczy na ringu. Nie. Nic się nie dzieje. Dobra, idziemy stąd, widzę, że to jest jakiś fake gangsta. Rozpadało się. Poziom IQ naszej organizacji spadł. No trochę. A co to za typowy? Nie wiem. Jeden się do mnie przyprął. Masz teleskop, to go pobij. Nie, powiedzieli, że bez sprzętu. Omnitrix, fast, tej bajery lepiej. To do mnie było? To do mnie czy do Marcinka? Do tego przydupasa. Dobra. Czyli do kogo? Do mnie. Czemu Omnitrix? Halo, siemano. Cześć, czołem, jak tam, naładowani? No, tak, proste. Słuchajcie, wpisowe stówka jak na razie, ale dla was, dla tych moich mord to za darmo. Pana, możecie wyjść. Ja mam takie Dwayne, pytanie. Dwayne, co tam jest? Dodawaj, dodawaj kolejną walkę do zestawienia, bo ten... Co to jest? Ten łysy frajer nie spukuje ciągle kibla. Ale oj, ty się spukujesz, no. Menelu? Ty nie spukujesz, śmierdzi od ciebie. Nie, w panu. Spokojnie, panowie.
właśnie takie rzeczy w Oktagonie. Właśnie, właśnie. Przepraszam za spóźnienie. Nie, nie ma sprawy. Oktagon zweryfikuje. Dokładnie, dokładnie. Dobra, panowie, to co, chcecie się lać, rozumiem, tak? Tak, tak, tak. Na pewno, Liam, piszesz się na... Tak, piszesz się na te dwie walki za klon traktowane, co mówisz. No dobra, 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 nie ma sprawy. Większe show dla mnie, tym lepiej. Słuchajcie, Quickie, wszystkie zakłady do Quick Jaya, bardzo proszę. Można na siebie postawić? Można. 5000 na mnie. Dobra. Widzowie, my nie stawiamy na siebie, nie wierzę w siły Marcinka. To ja daję 200 na Krystiana. Dobra, panowie. Koła na łysego. Frankiem powiedział, że dojedzie, to ja rozpocznę tutaj, może wstępniaka zrobię. O, Franklin tu będzie. To chodźcie tutaj wszyscy. Goliat, chodź! Idź jaki on jest wielki, ten Goliat. Przyjechaliście tutaj z konkretnym powodem. Mianowicie chcecie zobaczyć dobre mordowicie. No i chcemy, chcemy. Dzisiejszy dzień przejdzie do historii jako pierwsza uliczna gala na Forum Drive. Poleje się krew, ale przy okazji pieniądze wpadną do kieszeni. Także ile macie, tyle obstawiajcie. Liczy się tutaj czysty zarobek i męskość w postaci dobrej bójki, więc nie oszczędzajcie swoich przeciwników. Wszystkie ciosy dozwolone poza sprzętem. No i posłuchajcie, dzisiejsza gala rozpoczyna się mocno, ponieważ mamy bardzo mocne zestawienie. Pierwszą walkę rozpoczną Marcinek z Kenetem. Są to osoby z dwóch. Ej, to ja. No. Którzy rozpoczną walkę, zobaczymy na co ich stać. Niech to będzie dobre wprowadzenie. Natomiast kolejna walka będzie już troszeczkę ciekawsza. Widzowie, rozpoczynamy galę jako pierwsza walka. Na drugiej walce stanie sam OG Gangu Families, czyli Quick Jay. Natomiast jego drugą to jest osobą, jakiś OG Gangu, ten Jay? Osobą, która próbuje się przeciwstawić, będzie Rześki. Osoba, która totalnie wyrwała się tutaj z ulicy. Trzecia walka zapowiada. Bardzo, bardzo ciekawie, ale może ten smaczek zostawimy, jak zjawi się gość specjalny. Także Liama już wypraszę i na ring za momencik poproszę Keneta i Marcinka. Panowie, możecie się przygotować, rozgrzać. Za moment zapraszam was do gali. Dobra, dobra. Chodź, Krystian, pomóż mi się przygotować. Kim jest ten Kenet? Widziałeś go? To jest, nie mam pojęcia, ale wygrasz to. Dasz radę, pamiętaj, unik, unik, strzał. Kopnięcia jeszcze się kiedyś tam uczyłem, może to wykorzystam. Tak, kop go. Patrz, to jest ten Kenet, chyba jeden z tych dwóch to Kenet. To ci frajerzy, z którymi się pokłóciłem. To oni? Chyba tak, patrz. Czemu oni się tam biją? Znokautował go. Co jest grane? Osłabił ci przeciwnika. Tak, ale wiesz, ja jestem młodszy chyba od niego. Ty jesteś Kenet? Który to Kenet? Ja. Z tobą się bije? No. A, to zobaczysz, gościu, nie wyjdziesz z klatki żywy. Nie strasz, bo się zesrasz. Znokautować cię, laluś? I do swojej fudy. Ja przypomnij. Spokojnie, panowie. Marcin, no 16 mam. Dobra, 16 masz? No. Wiesz, że jakby Dwayne się postarał, to mógłby być twoim ojcem? Ty, a wiesz, że jakbym wyciągnął pałkę, to by nie miał jedynek? A on zaraz coś mołotować i spalić mordę? Tak, Krystian? Co ty na to? Omnitrix, nie wtrącaj się lepiej. Spokojnie, panowie. A ty, Marcinek, lepiej do swojej mamusi. Ty zaraz będziesz do mamusi szedł, bez jedynek. Wtrącaj się, wracaj do swojej budy, ale z tym Omnitrixem tutaj po twojej pałce. Nie, dobra, dobra. Omnitrix, co ty gadasz, ty biała czapa? Zaraz cię stąd wywożą w worku czarnym. My się bijemy, nie wy. Pokażę wam coś? Co? No. No może lepiej, nie? No to dawaj, pokaż. Nie, bo ci spalę mordę przypadkowo. A to w sumie i tak nie wiecie, to coś pogodzi. Dobra, nie róbcie tu przypału. Właśnie, nie rozumiem. Ty sobie wracaj zaraz, o. Dobra, ej, uspokójcie się wszyscy. Dobra, odejdźmy, Marcinek, nie bądźcie. Chodźmy. Tak, chodźcie gumę na uczucie. Nie będziesz miał jedynek, gościu. A gumę. Dobra, widzowie, musimy go dojechać. Bierzemy wszystkich kolegów i dojeżdżamy go. Pierwszej walki! Oj, wchodzimy. Dobra, widzowie, wchodzimy do walki, rozbierzemy się zaraz, bo tego nie zubrałem. Dobra. Panowie, zapraszam. Proszę zdjąć te wszystkie łachy za moment. Dobra. Jeszcze tutaj zaproszę Keneta. Za chwilę się rozbierzecie, spokojnie. Pewnie. Gdzie jest Kenet? Idę. Rozwalić go, panie. Dawaj, Kenet, chodź. Oj, widzowie, jest nasz pierwszy przeciwnik. Pamiętajcie, walczymy do upadłego, co nie? Macie, panowie, 3 rundy po 3 minuty. Dobra. Nie mamy sędzi, więc lejcie się tak, żeby jeden został znokautowany. Najwyżej publiczność potem wybierze zwycięzcę. Okay. Rozumiecie? Bez problemu. Także macie 30 sekund, żeby się przygotować i zaczynamy. Coś masz kondycyjnie, dzieciaku? Uspokój się, bo dostaniesz w mordę. Dobra, przygotujcie się. Dobra, widzowie, my jesteśmy gotowi. Krystian nam tu brawa bije, tak wygląda nasz Marcinek w oktagonie. Mam nadzieję, że go rozwalimy. Będziemy musieli go rozwalić. Zaraz zobaczycie dokładnie, jak walka będzie wyglądała. Dobra, widzowie, walka się zaczęła i lecimy do przodu. Ale tutaj coś szczerze może być grubo. Staramy się jakieś ciosy wyprowadzać. No ale tutaj Kenet obrywa mocno go atakujemy.
wypradzamy mocne ciosy i Beckfist siadł. Kurczę, Marcinek dobrze leci, ale dostaje teraz. Cholera. Musimy grać trochę w defensywie. Mimo, że jest mniejszy, to mamy duże szanse, ale... O cholera. To już jest chyba koniec. Nie. Marcin! A, jesteśmy w klinczu, Jezus. Szybko atakujemy, ale nie jest za ciekawie. Cholera! Tutaj leci mocna wymiana ciosów. Kenneth nas atakuje, ale... Oj, dostał, zamroczyliśmy go! Oj, nie, 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 nie. Marcin, stój. Jezu, a mocno dostaliśmy. Nie jest za ciekawie, widzowie, nie jest za ciekawie. Dobra, mamy drugą rundę. Możemy zobaczyć tutaj powtórki z tego. No i rozpoczynamy drugą rundę. Wlatujemy zaraz w Kenneta. Albo... On zaczyna od mocnej ofensywy! Nie jesteśmy na to totalnie przygotowani. O Jezu! Skontrował nasz cios! Cholera! Dostaliśmy high kicka. Ja pierdziele. Kenneth wygrywa. Widzowie, co się stało? Ja... Wszystkie walki na gali macie oczywiście na kanale Ospano. Widzowie, dostaliśmy na mordę! Zbierajcie Marcinka, zbierajcie Marcinka! Panowie, Marcinka zbieraj! Kenneth, brawo! Tutaj mamy zwycięzcę! Walkę wygrywa przez knockout, mocny knockout. Kenneth, gratuluję wygranej. Widzowie, pierwsza nasza walka przegrana! Dobra. Jesteśmy za słabi, musimy pójść na siłownię znowu i brać sterydy. Młody, żyjesz? Słabo mi poszło, droje. Inek, było dobrze, to była twoja pierwsza walka. Nie przejmuj się. Dobrze ci poszło, młody. Muszę pójść znów na siłownię i zacząć brać sterydy. To. Musisz klepać lomusów. Jakie sterydy? Naturalnie się musisz zbudować. No może w sumie, nie wiem. Ale wezmę go, zabiję tą pałką, którą mam. Spokojnie. Dziękuję za walkę. Nieźle ci nawet poszło. Twardy łeb masz. Gratulacje dla obu panów. Gratuluję ci, przeciwniku. Gratulacje. Tutaj pieniądze za wygraną. Ile za wygraną? Dostał? Tutaj 2000 plus za zakłady jest 150. Dobra. A tutaj 500. Dla mnie? Bardzo dobrze. 500 dolarów. Możemy dla mnie 500? Tak. Możemy się nawet po gali rozliczyć, panowie, jak chcecie. Jak ja już rozdałem. Nie, będę chyba zdobcał. Jasne, strasznie super walka, panowie. Dzięki wielkie. Kiedy będzie następna edycja? No, damy znać, my to musimy kontynuować, wiesz, bo czeka publika. Dobra. Także... Ty masz Sleepika jeszcze jakieś walki, czy nie? Nie, nie, ale zostajemy do końca. Dobra, widzowie, zarobiliśmy 500 dolarów, ale Marcinek jest strasznie poobijany. Musimy wrócić do domu po przegranej walce. No i nie wiem, czy coś jeszcze zrobimy, jak zrobimy, zobaczycie sami. Ubierzmy się wpierw, ubraliśmy, no i cyk, cyk, wracamy. No, kurczę, słabo, że przegraliśmy. No, myślałem, że tak ślepiej pójdzie, no, ale był lepszy, mimo że tam był chyba trochę niższy, to... Ale następna walka nam pójdzie lepiej, przyłożymy się do tego i może tak zaczniemy zarabiać w tych... Trochę szkoda, Marcinka, możecie zostawić mu serducho. Słabo strasznie, że przegraliśmy, bo kamera mi już działa, jak możecie zobaczyć. Lecimy się przebadać Marcinkiem, moim zdaniem nie powinniśmy to ryzykować. Pojedziemy do szpitala i tam zakończymy chyba odcinek, no bo jednak zdrowie naszej postaci jest najważniejsze, więc... Zaraz się tam zobaczymy, bo taki oklep dostaliśmy, że to jest szał, naprawdę. Myślałem, że lepiej nam pójdzie. To pokazuje jednak tylko, że musimy ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć, żeby być lepszym. Dobra, widzowie, dojeżdżamy już powoli do szpitala. Parkujemy tutaj na szybko, no i co, rejestrujemy się i lecimy na jakieś badania, bo taki oklep, naprawdę, wstyd. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym się zarejestrować na badania. Strasznie jestem pobijany, tak, gdy spadłem ze schodów. No to jest wyższa sprawa, no to trzeba iść od razu na coś do lekarza bez żadnej rejestracji. Tak już się mało ludzi, można iść. No, czy mógłby mnie pan zaprowadzić? Jasne, jasne, zapraszam. Dobra, dzięki. Pokój numer 4, tutaj po lewym. Dobra, dzięki wielkie. Dzień dobry. Pacjenta masz na CITO, masz mu raz dwa badania zrobić, pobijany jest. Spadłem ze schodów i wszystko mnie strasznie boli, jest bolały. Dobrze, pan tu siądzie. Dobra, no. Czy jak pana tutaj pukam w kolano, pana boli? Nie, właśnie tak, no to czuję to. A gdzie pana bardziej boli? No i strasznie na brzuchu. Brzuchu, dobrze, pan tutaj zobaczę. Tu naciska pana boli? Tak, trochę boli. No prawdopodobnie ma pan prawdopodobnie obitą wątrobę. Wątrobę? Ale w sensie tam nie mam nic z narządami źle. No pana będzie boleć tak przez 3-4 dni, ale jak pan weźmie tabletki przeciwbólowe, to powinno przestać. Dobra, a właśnie a prawo tych tabletek, to gdzie bym mógł je kupić albo zdobyć? W aptece. Pan podejdzie do recepcji i wtedy panu wydadzą tam tabletę. A nie mógłbym przez pana, bo strasznie się źle czuję, chciałbym już do domu wracać. No i no dobrze. Przeciwbólowe,
Proszę. Dziękuję, ile to wyjdzie? Łącznie będzie $100 razem z tymi tabletkami. Dziękuję bardzo. I co, mam się zgłosić na jakieś badanie kontrolne, czy nie bardzo? Może pan przyjść za około 3 dni i zobaczymy, czy jest lepiej po tych tabletkach. Okej, okay, mogę. Dobra, dzięki wielkie. Do widzenia. Widzowie, bardzo szybkie badanie kontrolne zdiagnozowano. To nic poważnego, czyli tylko poobijane jest bardzo mocno. No ale to już, kurczę, w waszych rękach, czy Marcinkowi się nic nie stanie dalej. Piszcie, co może mu się stać, co będzie w następnym odcinku i czy walczymy nadal na tych galach. Moim zdaniem było fajnie, strasznie. A na ten moment ja bym się z wami żegnał. Dziękuję wam za to, że oglądaliście. Ja byłem Dzik, wy widzowie. Zostawcie łapę w górę oraz napiszcie komentarz oraz subio oraz zostawcie. I wpadnijcie na mojego Instagrama, bo tam się dzieją fajne rzeczy. A z Marcinek się z wami żegna i co? See you later on the next video. Hello!